dobry wszystkim. Nazywam się Beata Sikorska-Żyrek. Jestem reprezentantką zespołu tanecznego Grodkowiacy Seniorzy. Dzisiaj zapraszam Was na malowanie bombek metodą kropkowania. Do tej pory poznawaliśmy już różne techniki tutaj właśnie w Domu Kultury. Było to malowanie, było filcowanie, a dzisiaj nauczymy się nowej techniki, bardzo prostej metody kropkowania. Jak widzicie Państwo, ja przygotowałam tu już pewne elementy. Mamy bombki różnej wielkości, ponieważ tutaj w pudełeczku też mam jeszcze mniejsze, ale oczywiście każdy wybiera sobie wielkość taką, jaką uważa za piękną i co chce zrobić. Co nam będzie potrzebne? No jak widzicie, potrzebne nam będą do tej techniki bombki. Ja wykorzystałam bombki plastikowe i styropianowe, ponieważ ze względów praktycznych, jeżeli nam taka bombka spadnie, to przynajmniej nie jest nam żal naszej pracy. Również przygotowałam też inne ozdoby, nie bombkowe, a plastry, na których są malowane też elementy kropkami. Są to plastry, plasty drewienka z otworem do zawieszenia. Co nam dalej jeszcze jest potrzebne? Potrzebne nam są narzędzia. Ja narzędzia mam profesjonalne, z tego względu, że troszeczkę wciągnęła mnie ta metoda, więc sobie takie zamówiłam. I są to narzędzia, które mają zakończenia, które dają nam po odbiciu kropki, kółeczka. Ale Wy możecie sobie wykorzystać w tym celu wykałaczki, mogą to być również patyczki od uszu, albo jeszcze, tak zaczynałam w ogóle, może to być ołówek zakończony gumką. Oprócz narzędzi potrzebne nam są farby. Ja używam farby akrylowe, one są w tubach i z tych tubek przekładam je do słoiczków i zakręcam, żeby farba nam się po prostu nie wysychała. Ale Państwo mogą sobie użyć do tego celu również farby plakatowe. Konsystencja tych farb ma mieć gęstość śmietany, czyli nie może być ani za rzadka, ani za gęsta, gdyż po odbiciu ma to nam dać ładną kropeczkę. Teraz Państwu pokażę, jak to będzie wyglądało. Naszą bombkę trzymam w jednej ręce, następnie wybrane narzędzie biorę do ręki i teraz będę sobie maczała w farbce i stawiała kropeczki. Trzymam rękę pionowo i pionowo umieszczam tą kropeczkę w wybranym miejscu. Oczywiście wzorki możecie sobie sami wymyślać. Mogą to być różne kolorki, ale mogą też być jednobarwne. Jak widzicie, na tej choineczce mam bombkę białą, a na tym białym tle są malowane czarne elementy, czarne kropeczki. Na granatowej bombce zaś macie na przykład bałwanki i też są białe kropeczki. I teraz, jeżeli tak sobie będę umieszczała, oczywiście za każdym razem pamiętajcie, że moczymy w farbce, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to nasze odbicie nie będzie wyraźne, a poprawianie już po prostu brzydko wychodzi. Myślę, że zachęciłam Państwa do takiego ozdabiania. Mam nadzieję, że wykorzystacie tą technikę i również stworzycie coś wspaniałego, a takie piękne bombeczki mogą być również pięknym prezentem z okazji nadchodzących świąt i wspaniałą rozrywką dla całej rodziny.
uczą też, słuchajcie, kreatywności, pomysłowości, a przede wszystkim odstresowują. Uwierzcie, że to działa. Także życzę Wam wesołych świąt i owocnej pracy. Do widzenia!